Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś piątek, 26 stycznia, Anno Domini 2018 roku. Chłodny poranek, ale niestety bardzo gorący dzień, gorący również przez wydarzenia, które dzieją się w Polsce, ale nie tylko. Mamy wybuch gazociągu w Wielkopolsce, mamy również niestety bardzo niepokojące informacje z Himalajów a propos polskiej wyprawy, tam akcja ratunkowa. Natomiast w Polsce dzieją się również rzeczy bardzo istotne politycznie, bardzo istotne również dla każdego Polaka, zwłaszcza jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, o to wszystko, co w tej otoczce tak naprawdę się znajduje. Moim i państwa gościem w związku z tym właśnie jest wiceminister sprawiedliwości pan Michał Woś. Serdecznie witamy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, wyjątkowo nie zacznę od sądów i od tego wymiaru sprawiedliwości, ale ten temat bardzo się z tym łączy. Widziałem ostatnio Fakty TVN i takie dwie zbitki. Na jednej planszy widzę Joachima Brudzińskiego w tle nazistowskie znaki, na drugiej Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w takim anturażu. Widzą to nasi widzowie w tym momencie na ekranie, to internauci wyłapali w twitterowicze, wrzucili właśnie na to medium społecznościowe. Z czym my mamy do czynienia, panie ministrze? Czy to wykracza poza taką zwykłą, klasyczną manipulację i takie podprogowe podanie czegoś? Czy to jest po prostu przypadek i tu się jakby nic nie stało? Jak pan to odczytuje? Ja nie wierzę w takie przypadki. No tutaj dla mnie to, zresztą rozmawialiśmy i to naprawdę dziennikarska hiena roku, no jeżeli ktoś się dopuszcza już tak daleko idących zestawień wizerunku znanych osób z nazistowskimi symbolami, z którymi wiadomo, że każdy będzie je kojarzył absolutnie negatywnie, to jest coś strasznego, kuriozalnego. I zestawianie osób, które realnie walczą, czy po pierwsze trzeba tak, powiedzieć zacznijmy Polsce, od tej histerii, to jest margines marginesu, właśnie to nie jest, to jest tak, że w Niemczech mieliśmy ponad 466, jeśli dobrze pamiętam, w 2016 roku marszów neonazistów po prostu w mieście, nie inna lektura, nie inna książka jak Mein Kampf było przecież na liście, jest na liście bestsellerów, było w 2016-17 też właśnie w Niemczech. I naprawdę w Polsce nie ma absolutnie żadnego problemu, to jest grupa, tutaj ciężko znaleźć inne słowa, ale po prostu kreatur jakiś, naprawdę trzeba być totalnie intelektualnie pozbawionym jakiejkolwiek możliwości analizy, żeby w Polsce doświadczonym hitleryzmem, komunizmem, żeby w ogóle czcić Adolfa Hitlera, urządzać jakieś takie happeningi w lesie, urządzać takie cyrki w lesie. Naprawdę dobrze, że prokuratura zadziała skutecznie. I właśnie, prokuratura zadziałała skutecznie. W 72 godziny te osoby zostały zatrzymane, bezpośrednio po emisji materiału zostało wydane polecenie, wszczęcie śledztwa, zostało śledztwo objęte nadzorem zwierzchnim. I jeżeli wobec osób, które podejmują takie decyzje, które naprawdę realizują w praktyce politykę zero tolerancji, absolutnie zero tolerancji, nawet jeżeli to jest margines marginesów, nie może być na to zgody. I wobec takich osób TVN jest w stanie dopuszczać się zestawień zdjęć, na którym wycina się twarze znanych, dobrze działających polityków i zestawia się z symbolami nazistowskimi. No jest to absolutnie kuriozum i rzeczywiście wydaje mi się, że to przekroczyło już granicę manipulacji. No może o to właśnie chodzi, żeby Polakom nadawać właśnie taką narrację, bo powiedzmy sobie szczerze, każdy, to nie trzeba być dziennikarzem, wystarczy obserwować to, co się wokół nas dzieje. Wiemy, że to jest jakaś ekstrema, margines marginesu, że to tak naprawdę oczywiście modna przez Gazetę Wyborczą podawana czy TVN teza, że Polskę zalewa faszyzm. No panie ministrze, jesteśmy ludźmi przecież nie jakoś w, że tak powiem, w zaawansowanym wieku. Ja pamiętam w latach 90. w Polsce, gdzie skinheadzi to była subkultura bardzo modna i niestety, która panoszyła się po polskich ulicach, bito ludzi, ciągłe awantury. I pamiętam, no i co mamy powiedzieć, że
rządy po 89 roku, na przykład Unii Demokratycznej czy kolejne koalicje też wspierały faszyzm, jakoś wtedy nie krzyczała Gazeta Wyborcza, że Polskę zalewa fala neonazizmu, prawda? Jak pan redaktor mówi, no jest to absolutnie kuriozalne nakręcanie jakichś emocji, a co więcej, krzyczy o tym całe środowisko liberalne, tak, krzyczy Wyborcza, krzyczy TVN, a przecież TVN, no, no mamy przypadek znanej celebrytki, która z symbolami też nazistowskimi, faszystowskimi, ze swastyką na twarzy, miała ze swastyką na twarzy i SS jeszcze miała, tak, tak, znaczek, tak, SS, tak. Dwa pioruny, dwie błyskawice, tak, jako SS, a później mimo tego, że tak wystąpiła, była zapraszana do TVN. No to co, TVN propaguje nazizm, faszyzm? No właśnie. No, rodzi się takie pytanie, jeżeli znana tak, celebrytka, która powinna być skreślona kulturowo, nie zapraszana gdziekolwiek, jeżeli się dopuszcza takich rzeczy, a ona występuje jako autorytet w takiej stacji, no to naprawdę rodzi się pytanie, no należy tu postawić to pytanie, jak TVN dba o to, żeby w Polsce naprawdę marginalizować tego typu przypadki, żeby osoby, które propagują w jakikolwiek sposób te symbole, nawet w formie zabawy, ale absolutnie nie może być na to zgody, żeby z takich osób, no, te osoby powinny być podane jakiemuś ostracyzmowi społecznemu, tak? Nie powinny być na pewno zapraszane do poważnych studiów, do poważnych telewizji, a jak widać i wiemy o tym, TVN potem ekscesie jeszcze wielokrotnie tą panią zaprosił na, wpuścił, no właśnie, na antenę, ale, i na różnorakie rozmowy zaprosił. A z kolei druga strona zarzuca Solidarnej Polsce, że na jednej z jej konwencji pojawił się niejaki pan Rybak, prawda? No człowiek, który jest znany ze swoich antysemickich, rasistowskich haseł. Może pan minister wyjaśni naszym czytelnikom, jak to wyglądało? Trzeba tu konkretnie, jasno postawić, wyjaśnić, bo pojawiło się trochę fake newsów w przestrzeni publicznej. Po pierwsze, pan Rybak nigdy nie był członkiem Solidarnej Polski. Nigdy. Po drugie, pojawił się na jednej konwencji jako, nie był imiennie zaproszony, nawet nikt nie wiedział, nie był imiennie zaproszony, nikt nie zapraszał tego człowieka imiennie. Został zaproszony Ruch Oburzonych, który współpracował z Pawłem Kukizem, i ten człowiek okazał się być przedstawicielem tego Ruchu Oburzonych. Po trzecie, ten człowiek wtargnął na scenę, sprawdziliśmy dokładnie materiały, proszę sobie wyobrazić, że w czasie tego materiału, który tam Platforma na przykład puszczała, że śpiewałem, żeby Polska była Polską, ten człowiek nawet nie trzyma kartki, on na pierwszym ujęciu siedzi w drugim rzędzie, później, gdy czołowi politycy śpiewają, on wtargnął między ministra Ziobry a zdaje się Beatę Kempę, już dokładnie nie pamiętam, kto tam stał, ale wtargnął między ministra Ziobry i innych polityków i zaczął z nimi śpiewać, więc absolutnie to nie jest żaden człowiek zaproszony. On nie był imiennie zaproszony, był wskazany Ruch Oburzonych jako dopuszczony do głosu. Nie był też zapraszany na scenę w żaden sposób. Ale co jest bardziej kuriozalne, trzeba jasno podkreślić kuriozalnej sytuacji. Ten człowiek wówczas, jeszcze nikt nie wiedział, że on się tak zradykalizuje. Przecież to był 2013-2014 rok. Ten człowiek spalił kukłę żyta lata później. Tak. Spalił tą kukłę lata później i co więcej, za naszych rządów został wrzucony do więzienia. Znaczy został skierowany jako oskarżenia. W czasie, gdy odbywał karę w systemie dozoru elektronicznego, to służba więzienna pod nadzorem nie kogo innego jak ministra Ziobry i pana ministra Patryka Jakiego zdecydowała o tym, że czy zaopiniowała ten wniosek, że absolutnie powinien trafić za kraty, bo naprawdę nie może być tolerancji dla jakichkolwiek ekscesów, tego typu zachowań, które można podciągnąć pod no właśnie propagowanie totalitarnych ustrojów. I to trzeba dobrze podkreślić, totalitarnych ustrojów, bo wytworzyło się też takie przyzwolenie, że znaczy taka opinia, że faszyzm, nazizm to obrzydliwe i jasne, to jest obrzydliwe, ale komunizm to już tak na stronie, fajne, na stronie, nie? Internetowej może być, na koszulce można nosić się i Guevary, dokładnie, to w modzie, absolutnie nie, ma być zero tolerancji dla jakiegokolwiek ustroju totalitarnego, czy to faszyzm, czy komunizm, czy jakikolwiek inny ustrój totalitarny, i nie może być jakiejkolwiek zgody na takie rzeczy. I z jednej strony mamy ten przykład Rybaka, człowieka, o którym nikt nie wiedział, że on się zradykalizuje. Ja tak samo zakładam dobrą wolę, że na przykład Donald Tusk nie wiedział, że on się tak zradykalizuje, a w Sejmie spotkał się z Piotrem Rybakiem. I to nie było przypadkowe spotkanie, gdzieś tam przechodzili. Nie, umówione tylko spotkanie, to było umówione, godzinne spotkanie, podczas którego Tusk siedział, ma też zdjęcia. Chodzi jakoś, o dzieci niepełnosprawne, rodziców dzieci niepełnosprawnych. Oczywiście, prawda? Jakoś nie widać tej takiej nagonki, że tutaj oto ktoś wspiera antysemitów, tak? No nie podejrzewam tutaj, my nie chcemy iść tak daleko, moglibyśmy mnóstwo zdjęć wyciągać, ale każdy ma mnóstwo zdjęć z osobami, o których później nie wiadomo, nikt nie wiadomo, czy się zradykalizuje.
nie powie, że Donald Tusk czy minister Ziobro, mimo że są na dwóch różnych biegunach politycznych, że to są ludzie, którzy propagują faszyzm i nazizm. No, a co więcej, to jest absolutne kuriozum. Ten człowiek, o którym rozmawiamy, wystąpił później jako autorytet, jako komentator, jako komentator w TVN24. Gdzie? W TVN24. Więc to pokazuje naprawdę kuriozalność tej sytuacji. Najwyraźniej nie zawsze zdjęcia są mieczem obusiecznym, bronią obusieczną, więc z czymś takim trzeba uważać. Ale też druga strona się tego nie nauczyła. Chciałbym jeszcze, nieco zamykając już ten temat, któremu rzeczywiście sami łapiemy się na tym, że nadajemy chyba zbyt duże znaczenie, ale rzeczywiście warto tę prawdę pokazywać, wyjaśniać również po to, kolegów dziennikarzy z TVN24, moja taka prośba, też jesteśmy po to, żeby wyjaśniać, żeby mówić prawdę. Jedna kwestia, dzisiaj w TOK FM-ie, w radiowęźle, jak to się czasem żartujemy, z Czerskiej, pan Grzegorz Schetyna stwierdził, że jest przyzwolenie na nazistowskie ekscesy w Polsce i to przyzwolenie podobno daje partia rządząca. Dziś rano usłyszałem taki. To porozmawiajmy taki o faktach. To słynne nagranie przedstawiające osoby z tego lasu, to były osoby ze Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Mm-hmm. I kiedy Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność powstało? W 2011 roku. Kto wtedy rządził? Prawo i Sprawiedliwość? Nie, no Platforma Obywatelska. Kiedy Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność zyskała status pożytku publicznego? Uwaga, w 2014 roku. Kto wtedy rządził? Prawo i Sprawiedliwość? Nie, Platforma Obywatelska. Co więcej, było mnóstwo przykładów, że było nawet mniej postępowań, teraz jest więcej tych postępowań, naprawdę jest zero tolerancji dla tego typu ekscesów. Więc od 2011 do 2015 spokojnie stowarzyszenie się rozwijało, a teraz zbierało zbiórki publiczne, rozpoczęło zbiórkę publiczną jeszcze za rządów przecież poprzedników, bo to ustawa została wówczas zmieniona, że tu minister sprawiedliwości administracji nie może odmówić, tak zostało to skonstruowane. Jak teraz to wygląda? 72 godziny mamy zatrzymane te osoby, mamy postawione zarzuty i jest wniosek o delegalizację. Dokładnie tak. Zero tolerancji dla tego typu zachowań. Jak to mówią, da się. Trzeba chcieć, a nie tylko wołać, że idziemy po was, jak to pan minister, ówczesny minister spraw wewnętrznych Sienkiewicz mówił, idziemy po was i co zrobił? Nic nie zrobił, bo to za jego czasów prokuratura uznała na przykład, że swastyka to symbol szczęścia, tak? Hinduski symbol szczęścia. A Trybunał Konstytucyjny nie mógł się, że tak powiem, zdecydować, czy tak zwany zakaz pedałowania oraz właśnie krzyż celtycki, czy to może wpływać, czy to jest rasistowskie, czy nie jest. A to z kolei orzeczenie z 2011 roku, więc nie kto inny wtedy rządził, jak Platforma Obywatelska i naprawdę słowa kuriozalne. A pan Rzepliński był w orzekającym składzie, który właściwie nic nie orzekł akurat w tej kwestii. To już przeszłość, ale mówi pan minister o zero tolerancji. No to niech będzie zero tolerancji. Pan senator Kogut, prawda? Ta decyzja, która już za nami oczywiście, bo ona zapadła w ubiegłym tygodniu, Senat nie zgodził się na to, by pan Kogut mógł usłyszeć zarzuty, no a co za tym idzie, mógł zostać ewentualnie oczywiście zatrzymany i ewentualnie, gdyby była taka decyzja sądu, aresztowany. Prezes Jarosław Kaczyński zaproponował taką zmianę, że każdy parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości czy koalicyjny będzie musiał podpisać rodzaj takiego oświadczenia, zobowiązania w związku z immunitetem, że jeżeli pojawią się kwestie zarzutów prokuratorskich, to będzie zrzeczenie się immunitetu, nie będzie z tym problemu. Pan reprezentuje Ministerstwo Sprawiedliwości, ministerstwo, które stoi na straży wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim skuteczności walki z korupcją i walki z przestępczością zorganizowaną również. Jak pan ocenia ten pomysł? No jest to bardzo dobry pomysł i tak to powinno wyglądać. No jeżeli my wszyscy chcemy być, jesteśmy pryncypialni, mamy twarde podejście do prawa, ma być prawo stanowczo przestrzegane, zero tolerancji dla jakichkolwiek pobłażliwości. Jeżeli tego wymagamy od zwykłego Polaka, tak, od zwykłego człowieka, który chodzi do pracy, który utrzymuje swoją rodzinę, który na co dzień żyje, przejmuje się ojczyzną, to tym bardziej powinniśmy wymagać więcej od siebie, od osoby, które sprawują funkcje publiczne, pełnią służbę publiczną, urzędy obejmują. I absolutnie była to błędna decyzja. I my stoimy na takim stanowisku jako Ministerstwo Sprawiedliwości, też jako Solidarna Polska, że absolutnie była to błędna decyzja. Wspólnie z partią Porozumienia Jarosława Gowina wyraziliśmy we wspólnej uchwale ubolewanie, że nie powinno być zgody na przyzwolenia na takiego typu zachowania. Senatorowie postąpili błędnie, bo jeżeli są poważne zarzuty, a są poważne, niestety, bo proszę, niestety,
jak najbardzie. Proszę wziąć pod uwagę, że inne osoby mające zarzuty dokładnie tej samej natury w tej samej sprawie, czyli syn pana senatora, został aresztowany i o tym zdecydował sąd. Skoro sąd zdecydował, że rzeczywiście dowody są tak mocne i tak twarde, to nie powinni mieć także senatorowie wątpliwości, bo dlaczego była to błędna decyzja. Natomiast my zaproponowaliśmy, i to już jest wcielone w życie, pan marszałek Karczewski także to zaproponował i zlecił, ażeby w regulaminie senatu znieść tą tajność głosowania, jeżeli to ma sprzyjać no właśnie czemuś, z czym walczymy, czyli też takiej... pana zaskakuje to, że jest ta tajność. Oczywiście to wynika z przepisów, ale ja akurat wiedziałem o tym, znaczy gdzieś tam tak, zapoznałem się z regulaminem, więc byłem świadomy, że jest taka procedura. Absolutnie taką procedurę to trzeba zmienić. Wielu naszych czytelników, widzów właśnie zwracało uwagę, że nawet o tym nie wiedzieli. Zazwyczaj generalnie wszyscy bardziej się interesują Sejmem, jest to bardziej emocjonujące, tak, niż śledzenie Izby Refleksji. Natomiast rzeczywiście już zostały poczynione, już jest przedłożony projekt zmian w regulaminie Senatu i trzeba doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie przyzwolenia, jakiegokolwiek przyzwolenia na traktowanie jakiegoś uprzywilejowanego osób, które pełnią funkcje publiczne. Immunitet służy ku temu, żeby parlamentarzysta mógł wykonywać swój mandat od społeczeństwa i żeby nie bał się tego, że na przykład władza go za to, co powie z mównicy, zamknie, a nie jest, no już zostały na szczęście zmienione przepisy, że taki parlamentarzysta to nie może się zasłaniać, jak go, nie wiem, policjant zatrzyma a on przekroczy prędkość, a często się zdarzało kiedyś w ubiegłych latach, w latach szczęśliwie minionych, że parlamentarzyści zasłaniali się immunitetem nawet przy, z wielu opcji politycznych, tak, to trzeba przyznać. Ale nawet przy wykroczeniach drogowych, więc na szczęście nie może być zgody na coś takiego. Immunitet ma służyć konkretnym, określonym celom, czyli ochronie tego, że parlamentarzyści nie bali się wypowiadać poglądów i kontrolować rządzących w Sejmie i w Senacie, i temu ma służyć. Także bardzo dobry list pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bardzo dobra inicjatywa i takie oświadczenie jest potrzebne i konieczne. I cieszę się, że ma wsparcie również Solidarnej Polski. Że ma wsparcie jak najbardziej Solidarnej Polski. Panie jeszcze, bardzo ważna kwestia, która ważyła się wczoraj właściwie do, znaczy już niemal dzisiaj do północy dnia wczorajszego oczywiście. Chodzi o kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Był krzyk, był lament jeszcze wczoraj przed południem, że nie ma kandydatów, że środowisko sędziowskie odcina się od nowej Krajowej Rady Sądownictwa. I nawet pytania, czy zdążymy zmienić ustawę teraz na tym posiedzeniu, żeby nie doprowadzić do anarchii i chaosu. Nie, my za każdym razem mówiliśmy, że spokojnie, zazwyczaj tak bywa i zawsze tak zazwyczaj bywa, że do ostatniej chwili. Zresztą nie trzeba daleko szukać przykładu, przecież to w kwietniu, w ostatnich dniach kwietnia zawsze, nie wiem, urzędy skarbowe przez Polaków są oblegane, żeby na ostatnią chwilę złożyć chociażby PIT, tak? Chociaż teraz już można na szczęście przez internet. I zresztą tak samo w wielu innych przypadkach. Zawsze ten ostatni dzień terminu jest takim punktem newralgicznym, gdzie zdecydowana większość kandydatur się ujawnia, gdzie zdecydowana większość wniosków jest składana. I podobnie było w tym przypadku i nie było najmniejszego problemu z tym, żeby... Rzeczywiście marszałek Sejmu, tutaj trzeba przyznać, że my jako ministerstwo mamy tylko te informacje, które gdzieś tam przepływają, przepływają między różnymi organami, czy między rozmowami, które prowadzimy. Natomiast to marszałek Sejmu jest organem właściwym do naboru tych kandydatów, do przeprowadzenia tej procedury. No i jak wiemy, sen, można powiedzieć, czy marzenie opozycji, wzywanie do tego bojkotu, straszenie sędziów. Wie pan, panie redaktorze, mnie najbardziej zmartwiło to, że te wszystkie stowarzyszenia sędziowskie, które tak głośno mówią o niezależności, o ochronie niezawisłości, o praworządności w Polsce, że one nie dostrzegają sprzeczności we własnym zachowaniu, że nie dostrzegają tego, że absolutnie zachowują się w sposób godny potępienia, że próbują wywierać naciski na innych sędziów, próbują wywierać naciski na osoby, które mają rozstrzygać ludzkie spory, które we własnym sumieniu powinny rozstrzygać, co jest dobre, a co złe. I oni wzywają te osoby do jakichś bojkotów, do nieprzestrzegania prawa, mówią o tym, że nie będą być może respektować wyroków sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Że odbiorą kiedyś sędziom tam spoczynku. Więc to absolutnie to jest działanie naprawdę szkodliwe dla państwa i nie może być zgody na tego typu zachowania. Więc cieszę się, że są sędziowie, sprawiedliwi sędziowie w Polsce, którzy wbrew tej całej nagonce, wbrew tej histerii, która jest rozpędzana, zachowują się propaństwowo i doskonale wiedzą, jak ważny urząd pełnią, że jest to urząd służby, w której rzeczywiście powinni jak najlepiej swoje własne umiejętności wykorzystywać, żeby służyć Polsce i Polakom. Panie ministrze, odejdźmy od tematów politycznych, od tematów sądowych. Jedna kwestia bardzo ważna. Telewizja w Polsce.pl, Marcin Wilkło przeprowadził rozmowę, wywiad z naszym orłem, z
Kamilem Stochem, który odpowiada na taką absurdalną publikację Gazety Wyborczej, w której pisarz Wojciech Kuczok stwierdził, że znak krzyża, który zawsze wykonuje Kamil Stoch, to jest skandal, że on ma tego dość. I Kamil Stoch powiedział w tym wywiadzie, do którego państwa również zachęcam, znak krzyża to jest efekt mojej wiary. Nie wstydzę się wiary w Pana Boga, nie wstydzę się wiary w Jezusa. Jak pan odbiera, już jako człowiek, może nie jako polityk, prawda, tego typu słowa? No są to wielkie, ważne słowa i to właściwie każdy z nas, katolików, chrześcijan szerzej też, jeżeli ma, wierzy swoje wartości, to powinien sobie powiedzieć, nie wstydzę się Jezusa i rzeczywiście, jeżeli wyznaje pewne wartości, to tymi wartościami żyje. Natomiast niepokojąca jest druga strona, ta histeria. No właśnie, żyjemy w wolnym kraju, w wolnym państwie, gdzie jest przestrzegana wolność sumienia, gdzie każdy ma prawo do głoszenia swoich poglądów, a się okazuje, że nie każdy. Że można głosić poglądy chwalące lewicę, promujące aborcję, promujące LGBT, wszystkie te wartości sprzeczne z fundamentem życia, z fundamentem cywilizacji chrześcijańskiej, ale już dla tej drugiej strony, która tak pięknie mówi o wolności słowa, rażące jest wyznawanie swoich własnych poglądów publicznie, publicznie pokazywanie wiary tych poglądów, wzywanie do tego, żeby, no właśnie, bo co robi Wyborcza? Wzywa do ściągania krzyża ze ściany, tak? Przecież pamiętamy kilka lat temu jeszcze, jaka była nagonka akcja i już szczęśliwie minionego palikota słowa, tak, o tym, żeby zdjąć na przykład krzyż z Sejmu, że go to razi, albo powiesić tam jeszcze obok islamski półksiężyc, więc więc absolutnie my jesteśmy chrześcijańskim krajem o bogatej tradycji, bardzo się cieszę, są to świetne słowa, zwłaszcza że nasz orzeł jest autorytetem też dla wielu osób, i im więcej osób działających w sferze publicznej, mających fundament, mających wartości, odważnie będzie mówiła o tych swoich wartościach, tym lepiej, o tym, dla wszystkich. Nie wstydzi się Jezusa, tym lepiej. Drodzy państwo, to dobry, optymistyczny akcent. Bardzo dziękujemy. Moim i państwa gościem był Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Dziękujemy serdecznie, panie ministrze. Dziękuję państwu. A my widzimy się już za kilka minut po przerwie. Dziękuję bardzo.